Kryptydy. Tym mianem określamy istoty, których istnienie nie zostało potwierdzone przez naukowców, jednak słyszymy o nich z opowieści miejskich, legend czy lokalnych plotek zakrawających o creepypasty. Słyszeliście o Slendermanie? Albo o Krakenie, Mothmanie czy potworze z Loch Ness? Nie wszystkie kryptydy są niebezpieczne czy przerażające, ale ostatnio parę osób prosiło mnie, żebym omówił jedną w szczególności niepokojącą i o tym, jakie powiązania ma z fundacją SCP. Ja jestem Pio, a dziś porozmawiamy sobie o tym, czym lub kim jest Siren Head. Ponieważ mamy trochę rzeczy do omówienia, to podzieliłem ten film na parę rozdziałów. Na początku opowiem wam szczegółowo, czym jest Siren Head, skąd się wziął i jaki miał wpływ na internetowe społeczności w ostatnich miesiącach. A później odpowiem wam na pytanie, jak Siren Head jest związany z fundacją SCP i czy Siren Head jest obiektem SCP? Na koniec zaś, jak zawsze, zostawiłem dla was smakowity kąsek, a dokładnie konkretny raport z oficjalnej strony fundacji, który wam streszczę i opowiem, o co w nim chodzi, tak więc oglądajcie do końca. Opis samej postaci Siren Heada jest co najmniej niepokojący. Jest to bowiem ogromna istota, wysoka na około 12 metrów. Jest okropnie wychudzony, jak ciało, które nie chce ulec rozkładowi. Ma nieproporcjonalnie długie kończyny, które wyglądają jak kości pokryte cienką warstwą zmumifikowanej skóry. Jego ogromne ręce sięgają prawie do ziemi. Co jednak wyróżnia go wśród wszystkich horrorów naszego świata, to fakt, że zamiast głowy posiada dwie syreny przymocowane do drewnianego pala, który został wbity w tułów w postaci na kształt szyi. Według hipotez internautów, Siren Head używa dźwięków syren do wabienia ofiar i polowania na nie. Brzmi całkiem oryginalnie, prawda? No, może oprócz tego całego polowania na ludzi. Jednak mimo, że postać Siren Heada może wydawać się niepokojąca, to jest ona jedynie wymysłem człowieka o imieniu Trevor Henderson. Trevor jest artystą, który na portalach społecznościowych dzieli się ze światem swoją przerażającą sztuką, mianowicie cyfrowo obrobionymi zdjęciami, które przywodzą na myśl istoty z najgorszych koszmarów. Wszystko w otoczce zdjęć typu found footage, to znaczy, że wyglądają, jakby ich autor naprawdę uchwycił te monstra na kliszy jakiegoś starego aparatu. Sam widok niektórych obrazów jest o wiele cięższy niż horrory, które można zobaczyć dzisiaj w kinach, i to nie przesada. W galerii artysty znajdziemy oryginalne prace i różne nawiązania do popkultury i potworów, które zna już cały internet. Mamy tu więc kryptydy pokroju Siren Heada czy Big Charlie, o którym więcej pod koniec filmu, niepokojącego Cartoon Cata, albo znanego całemu światu Slendermana czy SCP-173. Co dodaje jeszcze więcej pikanterii i kolejnych warstw makabry do postów Hendersona, to jego dopiski do własnych dzieł. Czytając opisy bez kontekstu rodem z zakazanych ksiąg okultystycznych albo notatników szaleńca, widzowi momentalnie robi się zimno ze strachu. To nas prowadzi natomiast do powstania Siren Heada. 19 sierpnia 2018 roku Henderson opublikował posty na Tumblrze i Twitterze, ukazujące pierwsze znane nam zdjęcia przedstawiające Siren Heada. Swoją drogą, jeśli macie chwilę, to ja też mam Twittera i Instagrama i ostatnio mi się o tym przypomniało, więc zapraszam serdecznie, dzielę się tam z wami naprawdę dziwnymi przemyśleniami i będę was informował o nadchodzących projektach. Na chwilę obecną oryginalny tweet Trevora zebrał ponad 1300 polubień i 200 retweetów, a towarzyszył mu przedziwny opis. Krótka historia. Według opisu zdjęcia, Siren Head został pierwszy raz udokumentowany przez kobietę, która wyjechała na urlop z mężem, a po drodze objeżdżali cmentarze. Nad jednym z nich górowała makabryczna postać, przypominająca stary słup telefoniczny. Uznała ją jednak za dziwną sztukę uliczną, której po prostu nie zdjęto przed potencjalną publiką. Gdy wysiadła z samochodu, megafony na głowie postaci zaskrzeczały. 9, 18, 1, dziecko. 17, usunąć, ohyda. Buczący podwójny głos krzyczał losowe słowa w jej kierunku, a istota gwałtownie poderwała się i zaczęła pędzić w jej stronę. Po tych postach odzew fanów Trevora był ogromny, a sam autor dodał jeszcze parę faktów na temat Siren Heada. Dowiadujemy się z nich, że syreny, oprócz losowych wiadomości, transmitują dźwięki takie jak dokładny czas i datę twojej śmierci, co często jest za parę minut, jeśli aktualnie Siren Head rusza w twoją stronę. Dalej mamy dźwięki standardowej syreny alarmowej, na przykład przed atakiem bombowym, muzykę marszową albo głośną muzykę klasyczną. Syreny same w sobie są jedyną metalową częścią ciała monstrum. Są prawie całe połączone z jego wysuszoną skórą. Przez klatkę piersiową i skórę brzucha przebijają się kable, a gdy potwór się zbudzi, widać, jak kable wiją się wewnątrz jego ciała.
Sam pomysł na postać Siren Head'a Trevor tłumaczy słowami: co gdyby słupy telekomunikacyjne były jednocześnie szkieletami? Cóż, inspiracji i oryginalności odmówić mu nie można. Po opublikowaniu całej tej historii, Siren Head rozprzestrzenił się jak wirus i wszędzie było go pełno. A 31 października, idealnie na Halloween, Modus Interactive opublikował grę indie w stylu PlayStation 1 o tytule Siren Head, bazowaną właśnie na postaci autorstwa Hendersona. Wystartowała ona w halloweenowym Game Jamie na stronie itch.io wraz z innymi 12 produkcjami w klimacie PS1. Rok później, w grudniu 2019 roku, powstała kolejna gra, tym razem w 2D, nazywająca się Siren Head 1995. Tak więc mamy sukces. Postać zyskuje ogromną popularność, powstają na jej podstawie creepypasty, gry, rysunki czy koszulki. Więc na pewno zainteresował się nim ktoś ze SCP Wiki, prawda? Jeśli nie wiesz, czym jest SCP, to polecam ci serdecznie obejrzenie filmu, w którym to wyjaśniam, bo to temat naprawdę tajemniczy i ciekawy i poświęciłem mu cały kanał, więc jeśli masz chwilę i chcesz zagłębić się w nieznane, to zapraszam całym serduszkiem. Oprócz tego, zanim przejdziemy do tytułowego pytania filmu, mogę cię prosić szybko o zostawienie pozytywnej oceny pod tym filmem? Oczywiście, jeśli ci się podoba póki co, bo to jednak dużo dla mnie znaczy i dzięki wam staram się robić ich coraz więcej, a pozytywny odbiór tych filmów naprawdę motywuje mnie do dalszej pracy. Dzięki, że jesteście. Wracając. Fundacja SCP to przecież idealne miejsce na tego typu postacie, a potencjał, jaki za sobą niesie, jest ogromny. Tak pewnie sobie myślicie. I na końcu języka macie pytanie, czy Siren Head jest SCP? Odpowiedź jest prosta. Nie, nie jest. I zanim zaczniecie krzyczeć albo buntować się z tego powodu, pozwólcie mi wytłumaczyć dlaczego i jak wygląda historia z tym związana. Gdzieś w maju 2019 roku na forum fundacji SCP użytkownik o niku Lord Crunchy rzucił pomysł o utworzeniu raportu SCP na podstawie oryginalnego zdjęcia z Siren Headem. Jego pomysł był prosty. Stworzenie, które mieszka w lesie i poluje na ludzi z pomocą dźwięków wydawanych z syren. Jednak to nie takie proste, a wręcz niemożliwe do wykonania. Dlaczego? Bo to byłby plagiat. To po pierwsze. Pomysł Lorda Crunchy'ego nie był nowatorski i był po prostu zżynką z tego, co sam Trevor Henderson napisał o swojej postaci. To jakby wziąć Slendermana i napisać go jeden do jednego na SCP Wiki. To tak nie działa. Administratorka Zyn w komentarzach do posta narzeka na to, że musiała zbanować już dwie osoby, które próbowały splagiatować historię Siren Head'a. Niestety to nie przejdzie na stronie SCP. Ale jest poważniejszy powód, dla którego nic by z tego nie wyszło, więc teraz szykujcie mózgownicę, bo będzie dużo tłumaczenia. Fundacja SCP działa na licencji Creative Commons 3.0. Oznacza to, że oryginalne dzieła na stronie SCP pod tą licencją mogą być adaptowane, zmieniane i rozpowszechniane przez wszystkich. Z uznaniem autorstwa oryginalnego pisarza oczywiście. Możesz sprzedawać produkty bazujące na twoich utworach SCP, ale każda inna osoba może sobie to wziąć i skopiować za darmo. Tak więc każde info, ale przede wszystkim każda grafika na stronie Fundacji SCP musi podlegać licencji Creative Commons. To znaczy albo musi być zrobiona przez ciebie, albo musi być przeznaczona pod użytek pod tą licencję. Nie możesz więc wziąć losowego obrazka z internetu i powiedzieć, to będzie moje SCP, bo jeśli ktoś ma prawa do tego obrazka i chce z niego zarabiać, to w tym momencie nie dość, że ukradłeś go, to jeszcze dałeś ludziom do zrozumienia, że mogą go sobie wziąć za darmo. Nie, tak nie można. Tak więc, o ile Lord Crunchy nie dostałby pozwolenia od samego Trevora Hendersona do użycia wizerunku Siren Head'a, to nic z raportu. A Trevorowi, szczerze mówiąc, raczej się to nie opłaca, bo to jego postać i jeśli zyskała taką popularność, to raczej on powinien rozporządzać nią i tym, co będzie miał z jej sukcesu. Dla niego nadanie jego obrazom licencji Creative Commons oznaczałoby koniec z prawem własności dla jego dzieł. Siren Head nie byłby już jego. Oczywiście na SCP Wiki zdarzają się sytuacje, że licencja CC jest łamana. W takich wypadkach albo się daną osobę banuje, albo robi się dla niej wyjątek, tak jak choćby przy oryginalnym SCP-173, który zapoczątkował cały uniwersum Fundacji, który jest zdjęciem rzeźby autorstwa Izumi Kato. Zezwolił on na użycie obrazu, jednak nie jest on na licencji CC i pozostaje własnością autora. Jest to dość problematyczne i nawet po dziś dzień administracja Wiki stresuje się sprawdzając informacje dotyczące roszczeń co do praw do niektórych części raportów na stronie SCP. Nie zatrzymało to jednak niektórych osób przed stworzeniem swoich własnych raportów o Siren Headzie. Użytkownicy ci jednak byli od razu banowani ze strony, dlatego Lord Crunchy dobrze postąpił wrzucając swój pomysł najpierw na forum Wiki, do sekcji krytyki pomysłów. Pamiętajcie, jeśli chcecie napisać raport czy opowiadanie SCP, najpierw podzielcie się nim na forum albo na Discordzie Fundacji. Przeczytajcie poradniki i pogadajcie z doświadczonymi ludźmi, którzy znają się na rzeczy. Bo tylko przez ich surową, bo surową, ale dobrą krytykę, będziecie mogli stać się dobrze w pisaniu raportów na Wiki. Inaczej skończycie pisząc barachła, które ja potem karcę w komiczny sposób na filmach z serii SCP Recenzja.
Tam daje szczątkową krytykę niektórych raportów, ale nie jest to pełna i poważna krytyka, którą znajdziecie u stałych bywalców SCP-Wiki. Oni wam pokażą co i jak, natomiast ewidentnie nikt nie pokazał co i jak użytkownikowi o nicku KillKilling, który na stronę szkicownik SCP Sandbox wrzucił szkic SCP-6789 Sirenhead. Kompletnie źle wrzucił obrazek, napisał dość słaby i nudny opis, a w dodatku chyba zapomniał, że numery SCP aktualnie kończą się na SCP-5999. To też jest bardzo częsty i głupi błąd początkujących autorów. W skrócie, szkic jest niegodny naszej uwagi ze względu na to wszystko, co wam wyjaśniłem wcześniej. Natomiast jest coś, co jest godne uwagi, a co jest, powiedzmy, kuzynem Sirenheada. Pamiętacie, jak wspomniałem przez sekundę gdzieś wcześniej w filmie o Big Charlie, jednej z postaci Hendersona? Cóż, może i Sirenhead nie jest SCP, ale Big Charlie już tak. Trafił na listę piątą fundacji pod numerem SCP-4158 i opiszę go wam w skrócie. Big Charlie, czyli Duży Charlie, jest ogromną kreaturą przypominającą wół. Ma 3 metry wysokości i 5 metrów długości, a jego anomalną zdolnością jest to, że cały czas rośnie i przybywa mu masy mięsnej. Dlatego agenci fundacji muszą go obdzierać z mięsa co tydzień. Jeśli Charlie'ego nie obdziera się ze skóry i mięsa, ten wytwarza nowe kończyny, a czasem nawet organy wewnętrzne. Big Charlie urodził się w ubojni w stanie Indiana w Stanach Zjednoczonych, z pozornie zwykłej krowy, która była w ciąży. SCP-4158 jednak zamiast urodzić się normalnie, dosłownie przedarł się przez skórę matki, tym samym ją zabijając. Wyglądał obrzydliwie, jak bardzo chorowita krowa, więc żeby skrócić jego cierpienia, pracownicy rzeźni postanowili go zabić. Jednak okazało się to niemożliwe. Big Charlie nie umierał, nawet po strzale w głowę. Z dnia na dzień nie przestawał rosnąć, a rzeźnicy wkrótce zrozumieli anomalną naturę krowy i to, że jej mięso się nie kończy. Zaczęli to wykorzystywać, a wkrótce niepotrzebne były im już inne zwierzęta. Jedyne, czego potrzebowali, to Big Charlie. Szef zakładu oszalał na jego punkcie. Dosłownie, modlił się do Charlie'ego i nago pijał krew z jego serca w nocy, gdy był z nim sam na sam. Gdy Big Charlie uciekł, mężczyzna kompletnie zaświrował i domagał się dostania do niego, jednak fundacja nie mogła mu na to pozwolić. Wymazali pracownikom rzeźni pamięć i przejęli zwierzę. Od tamtego czasu Big Charlie znajduje się pod opieką fundacji, która dopilnuje, żeby nigdy więcej nie uciekł. I to jest dobry raport. Krótki, nie ma za dużo komplikacji, po prostu zwyczajny raport SCP, który nie jest ani perfekcyjny, ani beznadziejny. Utrzymuje się na wiki z oceną 70+, a z moim już 71. Dlaczego więc Big Charlie jest SCP, a Sirenhead nie? Otóż autor raportu SCP-4158, Glee M64, napisał do Trevora Hendersona i poprosił o możliwość użycia tego jednego konkretnego obrazu, na co ten się zgodził, bo też oczywiście kojarzy fundację SCP od dłuższego czasu i osobiście życzył mu dostania się na główną listę raportów. Glee M64 po napisaniu wstępnego szkicu pokazał go na forum i oddał do krytyki. Przyjął wszystkie sugestie i poprawiał raport raz za razem, aż w końcu trafił na stronę w formie ostatecznej. Jest to jego oryginalna historia. Zyskała poparcie autora obrazu i poparcie innych pisarzy na SCP-Wiki i to różni właśnie Big Charlie'ego od Sirenheada i jego nieudanych interpretacji w formie raportów SCP. Tak więc myślę, że skutecznie odpowiedziałem wam na pytanie, czy Sirenhead jest SCP, a także przybliżyłem wam jego historię oraz jego dalekiego kuzyna Big Charlie. Jeśli spodobał ci się materiał, dotarłeś aż tutaj, to zachęcam cię serdecznie do zostawienia pozytywnej oceny pod filmem, a obiecuję, że będzie takich więcej. Mile widziane są także komentarze, co sądzisz o postaci, czy chcesz zobaczyć coś więcej z nią związanego, a także jak ci minął dzień. Zawsze miło mi słyszeć co u was, więc jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach albo na grupie na Facebooku i serwerze na Discordzie, bo tam też się świetnie bawimy i rozmawiamy na wszystkie tematy. Tak więc zapraszam. A jeśli wolisz coś innego, to wbijaj na Instagrama i Twittera, gdzie wrzucam randomowe myśli i zdjęcia bez kontekstu. No i oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, a spodobała ci się forma filmów, to zachęcam cię serdecznie do subskrypcji kanału, a nie ominą cię kolejne pokręcone historie z internetu i świata fundacji SCP. To był Sirenhead i jego powiązania ze SCP. Ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.